Panie burmistrzu, ja zadam proste pytanie. Czy podobał się panu czwarty przegląd polskiej piosenki popularnej i chodnikowej w Jaworze? Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować stowarzyszeniu. Pamiętam panią prezes Alinę, kiedy kilka lat temu, dokładnie 4, przyszła właśnie z takim pomysłem do mnie i powiedziała, czy możemy zorganizować taki przegląd piosenki popularnej, chodnikowej, czy jest to możliwe. I widzę przez te 4 lata, jak ten przegląd się rozwija dzięki waszemu zaangażowaniu, ile dobrych rzeczy po drodze organizujecie dla swoich podopiecznych. I tutaj naprawdę ogromne, szanowni państwo, brawa dla nich. Tak jest, brawa dla stowarzyszenia, dla wszystkich, którzy pracują na rzecz potrzebujących. A wszystkim, którzy dzisiaj tutaj wystąpili na tej scenie, przede wszystkim gratulujemy talentu, odwagi, tego, że chcieliście państwo się zaprezentować szerszej publiczności, bo niekiedy nie macie takiej możliwości, a tutaj stowarzyszenie i ten przegląd gwarantuje właśnie, że ta piosenka jest już nie tylko chodnikowa, ale bardzo popularna. Bardzo serdecznie państwu gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że tak, przy pomocy Urzędu Miasta możemy to zrobić na pewno lepiej, ponieważ jednak no, wsparcie finansowe jest potrzebne. I ja tutaj bym prosiła właśnie jakąś pomoc, jakiś... Przewodniczący jury, zapraszamy. Chodź jury, do nas. Gdyby był, bo chciałabym, żeby po prostu ktoś podał nam te puchary, nie, żebyśmy my się tutaj nie wręczać tak, a tu skoro jury tak wybrało, to niech teraz się męczą, prawda? I teraz może za zajęcie 3. miejsca w przeglądzie prosimy tutaj na scenę duet Iwona i Maciek. Iwona i Maciek. 3. miejsce w naszym dzisiejszym przeglądzie. Moi drodzy, jako jedyny zespół, który porwał wszystkich do tańca, więc panie Iwonko, panie Macieju, musiało się odbyć tak, że musieliście dostać nagrodę, bo przecież wszyscy potrafią tańczyć. Dziękujemy wam za to. Dziękuję brawo, bardzo. Brawo, brawo. Pozostajemy wszyscy na scenie, bo to nie będzie koniec. Teraz druga nagroda. Może tak gratulacje już. I zapraszam was tutaj na tę część sceny. Proszę państwa, drugie miejsce. Nie mamy fanfarów. Ale dla Karoliny Rydzewskiej. Karolina, drugie miejsce. Zapraszamy Karolinę do nas. Pani Karolina dała sobie radę bez akompaniamentu. Brawo, zaśpiewała bardzo fajne chodnikowe piosenki, którymi naprawdę wzruszyła i dała sobie radę, nawet gdy sprzęt zawiódł. Brawo pani Karolina. Prześliczne a cappella. Tak jest. Kochani, teraz pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce dla Grzegorza Proga. Grzegorz! Moi drodzy, sam grał, sam śpiewał, wzruszył wszystkich. Należało się. Brawo, brawo, brawo. I w dodatku własne utwory. Proszę bardzo, gratuluję. Widać, kochani, że naprawdę warto u nas wystąpić. Proszę państwa, teraz nagroda burmistrza miasta Jawora dla zespołu Mastar. Zespół Mastar, prosimy na scenę. Oni u nas to już wszystkie puchary zbierają, więc przyzwyczajeni są. Ale takiego jeszcze nie mieli. Takiego jeszcze nie mieli. Moi drodzy, to profesjonaliści, więc jury także ich uznała i względem 5 osób mieliśmy naprawdę walkę słowną. Pani Iwonka, która musiała jechać i była przedstawicielem i była osobą, która bezstronną, która stwierdziła, że zespół Mastars także dostanie nagrodę. No i
Panie burmistrzu, dziękujemy, że nas pan wyręczył jako jury, bo naprawdę zespół Mastars, naprawdę Mastar. Zespołem, który profesjonalnie i podbijał do tańca. Dziękujemy. Proszę państwa, dziękujemy ślicznie. I teraz najważniejsza, bym powiedziała, nagroda was, czyli publiczności. Wasz wybór, szanowni państwo. A tą nagrodą podzielimy się i przekażemy nagrodę dla Katarzyny Uziałko. Katarzyna Uziałko! Śpiewaliście państwo razem z nią. No pani Kasia też była brana pod uwagę przez jury, dlatego wszystkie 5 osób, które naprawdę pokazały klasę, styl, kulturę i śpiew, który naprawdę jest na wysokim poziomie. Brawo dla wszystkich. Jeszcze raz brawo dla naszych zwycięzców 4. przeglądu Polskiej Piosenki Popularnej i Chodnikowej. Jawor 2018. Nie schodzimy. Teraz dyplomy za udział. Poproszę tutaj Agatę Soroka. Agatko, chodź do nas. Agatko Soroka. Znakomity głos, znakomity udział. Agatka już u nas i zbierała również i nagrody, ale zawsze z nami jest. Ja cieszę się z tego, że jak przychodzą, to ja już wiem, kto to jest. Wiele osób już nie po raz pierwszy u nas bierze udział. Następnie poprosimy tutaj Jacka Mielenia naszego Jacka. On się nie boi myszy, przychodzi i proszę bardzo, zadowolony, szczęśliwy. Tylko mu gorąco na scenie. Gorąco mu na scenie, tak. Brawo, brawo. I teraz poprosimy naszego kochanego Wojtusia, Wojciech Nolbrzak, mój mąż zresztą. Mistrz zmiany nastroju. Skokut. Poważnie zbliża się. Przedłuża tę chwilę. Jeszcze zmieni wystrój. Powiedział tutaj Daniel o kulturze osobistej, więc założył marynarkę. Teraz poproszę, wiem, że nie ma ich i tak tutaj poproszę Kamila, żeby odebrał. Michał Czesak, proszę bardzo, dla Michała Czesaka. Informacja Crystal Kay też. Kamil, przekażesz im, bo oni powiedzieli. A teraz za udział dla ciebie, ale również, ponieważ wiemy, że jesteś fanem disco polo, więc napisaliśmy dla największego fana disco polo od 25 lat. I to jest dla ciebie, Kamil. Brawo! I to jest dla ciebie również dyplom. Dziękujemy ci, że jesteś zawsze z nami. Dziękujemy za te koszulki. Jednak widzisz, warto było zawsze tak. Proszę bardzo. Pani, moi przyjaciele, powiem krótko na temat. Wiadomo, że jestem artystą od 25 lat, zarażam was tą muzyką. Cieszę się, że Jawor staje się już powoli popularny. Chciałbym serdecznie powiedzieć krótko na temat, że nigdy, przenigdy nie opuszczajcie muzyki disco polo, bo muzyka disco polo łączy, a nie dzieli. Dziękuję. Brawo. Dziękujemy bardzo. A teraz chcielibyśmy tutaj poprosić panią Małgorzatę Świderską, w podziękowaniu za pracę, ponieważ pani Iwonka już wyszła i zabrała dyplom, więc nie możemy jej wręczyć. Ale jest jeszcze pani Małgosia, bardzo proszę. Brawa dla całego jury, które ciężko pracowało. Tak, które ciężko pracowało za udział w pracy jury. Nasze podziękowania. Oczywiście również podziękowanie dla Daniela Rzepy. Danielu. Dziękujemy bardzo. I podziękowania dla naszego Tomasza Kościół. Tomku, dziękujemy ci bardzo, że jesteś zawsze z nami.
super. Państwu również dziękujemy, ale to jeszcze chciałam powiedzieć nie koniec. Ponieważ teraz wszyscy tutaj zaśpiewamy, a wy również z nami. I tutaj szła taka koszulka bardzo popularna z krótkim napisem Sławomir. I jak myślicie, jaką możemy piosenkę zaśpiewać wspólnie? Miłość w Zakopanem. Proszę? Sławomir. I tutaj, tam są słowa, gdyby... Ale nie wszyscy i tutaj ja bym tak sekundkę. Cześć, tu Sławomir. Oczywiście to nie ja. Kochani, wszyscy razem, wiadomo, znamy tą piosenkę świetnie. Prawie się na pamięć. Na razie zdjęcia, odbójcie do zdjęcia. Daj to mało.